sześć rzeczy, które powinnaś mieć w swojej szufladzie z bielizną. Przede wszystkim koszyczek. I to koszyczek, nie kule, ponieważ kule lubią nam zaciągać bieliznę, ponieważ od środka bardzo często są takie, wiecie, lekko drapiące, a w koszyczku, który jest naokoło usztywniony, nic się nie zaciąga. I wtedy wyjmujemy idealny, niezniszczony biustonosz. To jest pierwsza rzecz. Druga. Przedłużka. Jak zmieniamy wagę, to się bardzo przydaje. Wiem, że tego nie lubimy, ale zawsze ją można założyć. Trzecia rzecz. Nasotniki. Jeżeli mamy bardzo przezroczyste bluzki bądź bardzo przezroczyste kreacje, zdecydowanie nasotniki nam się przydadzą. Czwarta rzecz, kochana i przedostatnia, ale bardzo, bardzo ważna. Tejpy. W tej chwili mamy, słuchajcie, tejpy różnej długości, raczej różnej szerokości przede wszystkim, to chciałam powiedzieć, i różnego koloru. Na samym początku weszły, słuchajcie, tylko beżowe, miały 5 cm, słuchajcie, uciekają jak grzybę. Teraz mamy i czarne, mamy piątki, słuchajcie, czarne, beżowe, i to, co jest bardzo fajne, kochane, mamy też dziesiątki. W swojej ofercie również także mamy 7,5 cm. I wbrew wszystkiemu, i wbrew temu, kochane, co myślicie, dużo prościej się nakleja dziesiątki, dużo łatwiej, zwłaszcza przy większym biuście, niż piątki. Ale o tym w kolejnym filmiku. I dwie ostatnie rzeczy za chwilkę. Ściągacz ramionczek. Słuchajcie, bardzo potrzebny w każdej szafie do różnych kreacji, bardziej mocno wyciętych. Albo słuchajcie, to jak gdyby koszulek, bokser, czy czegokolwiek innego, co mamy blisko dekoltu. I się śmiejemy z Darią, że również działa idealnie, słuchajcie, jako pajączek. Od razu się człowiek pustuje. I ostatnia, aczkolwiek bardzo zabawienna podkładka pod ramionczko. Zobaczcie, przy cięższym biuście, który waży troszeczkę, niweluje nam piłowanie ramionczek o ramię. Także dużo komfortu, dużo wygody i dużo dzięki temu swobody.